Odkryto bardzo duży obiekt i dlatego Pluton został zdeklasyfikowany jako planeta. Oni mogą wykonać jakiś ruch. Z tego co wiem, mam kontakty z wywiadami z różnych państw. Oni nie wiedzą, kto to jest. Coś takiego widzą po raz pierwszy i jest to dla nich powód do obaw. Więc być może zrobią etap pierwszy, żeby uprzedzić prawdziwą inwazję. Z punktu widzenia mentalnego nastawienia ludzi, co może się stać po pierwszym etapie? Jak myślisz, co zrobią ludzie? Po to stworzono programowanie, aby ludzie zrobili to, co program im każe. Zaakceptowali nowy sposób życia. Zaakceptowali obecność kosmitów, co jest raczej dziwne, i żyli dalej w sposób spójny z obecnością kosmitów na Ziemi. W klipach reklamowych podprogowo umieszczane są informacje o roku 2012. Ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to raczej środek czasu niż koniec czasu. Rok 2012. Programowanie działa tak, że dołącza się do istniejących wzorców w umyśle. Więc jeśli masz naturalny strach przed pająkami, oni mogą tego użyć i zaprogramować na przykład lęk przed pająkami. Więc jeśli masz lęk, że rok 2012 będzie końcem czasów, bo tak powiedzieli Majowie, oni to wykorzystują jako program lęku przed rokiem 2012 i mogą coś zaaranżować na ten rok, aby przepowiednia się spełniła. Tak to się dzieje. Rok 2012 to taki rok, jak każdy inny. Przepowiednia Majów dotyczy Majów. Gdy zaczniesz badać to dokładniej, to okaże się, że te katastrofy dotyczyły konkretnej kultury. I ich przepowiednie były oparte na aktywności plam słonecznych. Być może słyszeliście, że obecnie mamy okres nasilonej aktywności plam słonecznych, co utrudnia komunikację na Ziemi i powoduje nawet zaburzenia geologiczne, i tego dotyczy przepowiednia roku 2012. Ale gdy weźmiesz to, przeprogramujesz na ogromny strach, koniec świata, to wprowadzi zamęt w ludzi i zrobią wszystko, co im każesz. Jak robi się głębokie programowanie? Gdybyś kiedyś zapytał mnie o programowanie, to bym nie odpowiedział. Nie tym chciałem się zajmować. Ale w ciągu lat
pracy jako ekstrasens medyczny, gdy pomagałem im w uleczeniu wzorców umysłu. Programowanie miało miejsce w przypadku prawie wszystkich ludzi, na których się natknąłem. Zacząłem zajmować się rozprogramowywaniem, zacząłem wypracowywać techniki rozprogramowania. Jeśli coś weszło, to może wyjść. Jedną z rzeczy, którą opracowywałem, to archetypowy symbol, który jest częścią, jak to nazywam, języka hiperprzestrzeni, brązowy symbol połączenia. Można o nim więcej przeczytać na mojej stronie i w moich książkach. Ten brązowy symbol połączenia powoduje często ból czubka głowy. Działa jak igła z nitką, łącząc części podzielonej osobowości. To początek łączenia osobowości w całość i powrotu do pierwotnej osobowości. Kiedy dzielą osobowość na sześciany, wkładają w nią określoną formę energetyczną, która ma to podtrzymywać. Czasami może to być konstrukcja wyglądająca jak zamek czy hotel. Czasem ludzie mają sny o tym, to świadczy o predyspozycji do takiej konstrukcji. Każdy z pokojów w hotelu czy zamku reprezentuje przegródkę w matriksie programowania dla oddzielnej osobowości. Mamy telefon, jesteś gotowy? Jasne. Amber z Nowego Orleanu, słyszycie mnie? Witam, Stuart, masz rację, właśnie przeczytałam książkę Plejaden Agenda Barbary Handclaw. Teraz jesteśmy w erze ryb, 21 grudnia 2012, będzie początkiem ery wodnika. Rok zero, rok urodzin Jezusa, był początkiem ery kontroli. Dobra wiadomość jest taka, że Plejadianie obserwują nas przez 26 tysięcy lat i oni pomogą nam przeskoczyć tą sieć. Która stanie się podobna do płynnego światła i przetransformujemy się. Oni śmieją się z naszej telewizji, bo mamy zdolności telepatyczne. O wiele więcej jest w tej książce. Stuart, mówisz prawdę. Byłam napastowana od 19 roku życia. Wiem, co przeszedłeś, wiem, co oni robią. Nie boję się ich. I wiesz, jestem z Nowego Orleanu. Dużo rzeczy dzieje się w domu, w którym mieszkam. Ma on 300 lat. Dziękuję Wam i dobra wiadomość, można z tego wyjść.
W jaki sposób? Więc tego 1 grudnia 2012 Plejadianie przyjdą do nas do trzeciego wymiaru. Do tej pory kontaktują się tylko przez niewielki punkt. Bo są od nas tak daleko, że nie chcą zostać zatrzaśnięci w trzecim wymiarze. Teraz obserwują nas z piątego wymiaru swoją drogą. 2 miesiące temu zaczęłam ćwiczyć jogę. I studiować buddyzm i hinduizm i sama siebie rozprogramowuje. Wiele osób przyjeżdża do Nowego Orleanu, aby w tym pomagać. Ok, co ty na to, Stuart? Tak, ona powiedziała wiele rzeczy. Chciałem powiedzieć na początek, że Nowy Orlean przez lata był centrum rytualnym dla Illuminati. Innymi słowy, jest tam przeprowadzane wiele ceremonii rytualnych. A podczas huraganu Katrina ten obszar został nazwany jako obszar światowej ofiary, aby uzyskać pewien rodzaj energii, która będzie użyta do przyszłych celów. Czy oni wywołali huragan Katrina? Tak, był on stworzony sztucznie, sterowany wprost na Nowy Orlean. Jak mówią świadkowie, zapora stała po przejściu huraganu. Potem miały miejsce elektronicznie sterowane wybuchy, które spowodowały zapadnięcie zapory i zalanie miasta. To było zaplanowane wydarzenie. Kobieta będąca sejsmologiem 2 lata przed Katriną powiedziała, że będą miały miejsce 3 duże uderzenia na Amerykę. Jednym będzie atak terrorystyczny w Nowym Jorku, który już był. Potem powiedziała rok przed Katriną, że będzie poważny huragan w zatoce niedaleko Nowego Orleanu, a następnie kolejna poważna katastrofa to zniszczenie Los Angeles w kataklizmie, trzęsieniu ziemi, które, jak sądzę, może mieć miejsce wkrótce. A ja wracam do Los Angeles w ciągu kilku tygodni. Świetnie. Lepiej naucz się mojej techniki ochrony, zanim tam pojedziesz. W środku trzęsienia ziemi, jak możesz się ochronić? Jeśli będziesz w polu ochronnym energii fioletu i użyjesz najwyższej techniki ochrony, czyli tetrahedron wewnątrz oktaedronu, nic ci się nie stanie, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Lepiej się upewnię, że moje studio zostanie w całości. Tak? Możesz też przenieść się gdzie indziej. Ale muszę być w Los Angeles, aby móc nadawać. Rozumiem, ale wiedząc, co się stanie, lepiej się zabezpieczyć i zrobić plany. Wracając do tego, co powiedziała mi ta kobieta, mówiła też o programowaniu. Sporo z tego, co mówiła, ma związek z nową światową religią.
New World religion, which is being imposed on the earth. Yes, there Tak, są istoty w systemie Plejad, ale jest tam siedem gwiazd. I mówiąc o Plejadianach, to tak jakby mówić o Europejczykach. O kim mówimy? O Rosjanach, Niemcach, Francuzach, Portugalczykach. Każdy z tych układów słonecznych ma inną cywilizację. System Plejad jest młodszy niż nasz układ, co oznacza, że istoty tam żyjące nie ewoluowały tam, tylko tam wyemigrowały. Jak przeczytasz moją książkę Blue Blood, True Blood, to wiesz, że Plejadianie są uciekinierami systemu Helarian. Więc w tym kontekście jest wiele konotacji, wiele informacji Plejadian. Przykro mi to mówić. Wiem, że część słuchaczy się z tym nie zgodzi. Wiele z tego ma powiązanie z kontrolą umysłu przez rząd nowej ery, gdzie Plejadianie mają być braćmi z kosmosu przychodzącymi na ratunek, ale w rzeczywistości jest to programowanie stworzone przez rząd. Ok, teraz Jack z Kalifornii. Witam. Tak, tutaj Jack. To interesujący program i zgadzam się z tym, co mówicie. Nie wiem, czy znacie książkę Piękna, martwa planeta Ziemia. Hal Lindsey. Jest tam wiele informacji, o których mówił Stewart, o kontroli umysłu. Jestem weteranem, służyłem w armii w latach 70-73 i rozmawiam ze swoimi kolegami. Oni myślą podobnie, oglądają programy historyczne, rozmawialiśmy o programowaniu. Które ma miejsce w drugim rozdziale tej książki, jest mowa o niebieskich komandosach. Zastanawiałem się, czy to weterani. Możesz mi odpowiedzieć? Ok, weterani pracujący nad programowaniem. Nie jestem pewien. Ok, cześć Jack. Tak, wielu z moich klientów jest weteranami z Wietnamu, Korei, II wojny światowej. Tak, wielu żołnierzy z armii było używanych do eksperymentów, szczególnie z wojny w Wietnamie. I faktem jest, że tysiące żołnierzy zaginionych w akcji nigdy nie zostało zidentyfikowanych, odnalezionych. I wielu z tych żołnierzy było zabranych z miejsca, gdzie ich zaprogramowano. Niedawno słyszeliśmy o jednym w Korei Północnej. W końcu się ujawnił. Ma koreańską rodzinę, wystąpił i powiedział, że poddano go kontroli umysłu. Korea Północna ma jeden z większych centrów kontroli umysłu na planecie. Dlatego tak długo była blisko z dynastią Saudów i nadal jest. Tak, armia używa swoich ludzi do eksperymentów w programowaniu. Wielu weteranów jest głęboko zaprogramowanych. Część z nich jest, jak to nazywam, czujnych na bunt. Będą krążyć, kiedy nadejdzie czas, aby wymusić prawo New World Order. I donosić na ludzi, którzy nie podążają dokładnie za programem.
Widoczne już były przedwczesne aktywacje tego typu programowania. Niedawno, jak strzelanina snajpera w Waszyngtonie oraz podobne przypadki w Ameryce i na świecie. Oni, zanim w pełni zaktywują program na całym świecie, testują go w kilku miejscach, żeby sprawdzić, czy programowanie działa. Więc dosłownie uruchamiają kilku ludzi, żeby sprawdzić, czy funkcja działa w całości. I w ten sposób wiedzą, czy muszą coś zmienić, przekalibrować przez transmisję satelitarną, czy wszystko jest gotowe do odpalenia. Dla kanału Wolność i Anarchia czytała Trinity.